No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek z Mafii 3 Definitive Edition. Moi drodzy, na wstępie powiem tak. Zdecydowałem, że odcinki będą pojawiały się codziennie. Odcinki będą się pojawiały codziennie o godzinie 21. Pod każdym odcinkiem w opisie filmu będzie ta informacja zawarta. Jeżeli oczywiście ktoś przyjdzie, dajmy na to w połowie serii, też będzie wiedział, że odcinki będą pojawiały się codziennie. Skąd ta decyzja? Decyzja jest Hey Lincoln, we should get going. spowodowana tym, że biorąc pod uwagę to, jak duża ta gra jest, jak długa potrafi być. The Padre doesn't seem too keen on the plan. You don't need to worry about him. I just hate to encounter any of that Catholic guilt I'm always hearing about. To stwierdziłem, że tak będzie po prostu lepiej, He's never ratted me out. If I say we can trust him, we can trust him. Fair enough. So you mind telling me what we're really doing? I'm gonna kill Mercado and all the assholes who work for him. Bullshit. If that's all you're after, you'd grab an XM21, smear on some face paint, and they'd all be dead before dinner. And you sure as hell wouldn't need a TACOP center and all this other shit you've asked me for. After I got back, Mercado offered me the hollow, said it was time for Sammy to retire. I told him no. So you think what happened is your fault? Hard to see it otherwise. What do you think Sal was going to do? Host a little party for Sammy? Maybe give him a gold watch and a plaque congratulating him on his retirement? We both know there's only one way out of the life. And you still haven't answered my question. I'm gonna take over the city, district by district. Balcano wanted me to run the hollow? Fuck him. By the time I'm done, I'll be running the whole goddamn city. That's exactly what I wanted to hear. Assuming, of course, you're up for something that strenuous. Why the fuck wouldn't I be? Oh, I don't know. Maybe because you got shot in the face? I might have lost a step or two, but it'll come back to me. Always does. God, if that isn't the fucking truth. One other thing. Probably not much of a surprise, but most of the cops in this town are in Sal's pocket. No, ciekawe None dlaczego. Assume that. Just being diligent. The cops see you fighting Sal's goons. They're coming after you, every time. No, moi drodzy, swoją drogą chciałem tylko tutaj dodać, że to, co się generalnie dzieje w tej grze odnośnie wątku fabularnego, też nie ma co męczyć Vito Scaletti, tak? Vito Scaletta wiem, że jest, będzie jeszcze wielu, czekajcie, muszę uważać na tą policję tutaj. Będzie wiele osób, które pamiętacie z drugiej części, z pierwszej części i no, zwracajcie mi uwagę w razie, jeżeli nie powiem nic o tych ludziach, aczkolwiek też nie sugerujcie się, że będę o nich cały czas mówił. To jest taka taki tip na przyszłość. A jeszcze kolejna sprawa. Poprzednie trzy odcinki poszło sporo claimów, jeśli chodzi o muzykę po prostu, tak? Jeżeli uda mi się, to usunę tą muzykę i po prostu w niektórych momentach, jeżeli będę mówił coś o muzyce, nie zdziwcie się. Nie ma tam tej muzyki, bo ją po prostu usunąłem. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć, bo dlaczego codziennie? Dlaczego codziennie mają być odcinki? Moi drodzy, po przeliczeniu, ile godzin potrzeba na ukończenie głównego wątku fabularnego oraz do tego, aby gdzieś tam te poboczne zadanka sobie zrobić, stwierdziłem, albo wyszło mi, że około 50 odcinków powinna mieć ta seria, 54, powiedzmy 54 odcinki. Jest to dużo. Nie chcę tego przeciągać, nie wiadomo jak długo. Więc jeżeli mamy już sierpień z waszego punktu widzenia, to chcę, żeby maksymalnie do połowy września. Do połowy września była ta seria. Dobra, wejdź do baru u Samiego. Teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym niestety. Ty, gościu mnie tu zostawił? No dobra. Jesteśmy w tym miejscu, w którym była ostatnio niestety zła sytuacja, to chyba złe, źle powiedziane w ogóle. Traumatyczna sytuacja?
Wydaje mi się, że tak. No tu wszystko jest spalone. No, widzę, że głowa nie wytrzymuje chyba. Welcome home, son. No, No, skubany ukradł mi mój wóz. To się nazywa stres pourazowy, Lincoln. Przynajmniej tak mi się wydaje, moi drodzy. No ja nie jestem lekarzem. Jeżeli ktoś zgodzi się ze mną, to może jak najbardziej napisać w komentarzu, ale wydaje mi się, że to jest stres pourazowy. A swoją drogą, powiem wam tak, pokazywałem wam w pierwszym odcinku, na jakiej gram rozdzielczości i wydaje mi się, że wspieranie 21:9 formatu przez Mafię 3 to jest tylko rozciągnięcie tej gry. To, co teraz widzicie, to, tak jakby z tymi czarnymi paskami, to jest 16:9, ale ze 144p. Oho, nożem się ten gole. O proszę, jak ty, jak się równo ogarnąłem, ale się równo ogarnąłem, ja pierdzielę. Nóż bojowy. Możesz używać noża bojowego, aby zabijać wrogów podczas powalenia. Możesz też wybrać w menu opcji bezkrwawą eliminację. Oczywiście my nie ten. Zdobyłeś nowy sprzęt, nóż. Fantastycznie. Odmów zdominowanym interesy. Działając w terenie, będziesz gromadził pieniądze w portfelu. Kiedy zginiesz podczas walki, stracisz dużą część pieniędzy, które miałeś w portfelu, więc lepiej oddawać je na przechowanie. Korzystaj z sejfu w piwnicy Samiego, aby bezpiecznie przechowywać gotówkę zgromadzoną w portfelu. Czy ja mam jakąś gotówkę? Mam, 1200. Dostępne są nowe ubrania, odblokowano nowe ubrania. Z szafy w jednym z azyli. Co ty gadasz, że ja mam taką... Tak, bo ja w ramach ten Definitive Edition dostałem jakieś tam DLC-ki chyba. Znaczy, każdy dostał, tak mi się wydaje. Czekaj. Wow. No kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że mam... Tutaj, tu mogę zmienić, dobra. Że mam wszystko, co mi jest potrzebne. No raczej mordzia. Wyświetl stroje. Strój bojowy, wygodne. Pełen rynsztunek. No to nie. Pełen rynsztunek 2. To nie. To nie. To daj spokój. Panterka. Ukończ misje fabularne z wątku niedokończone sprawy. Wędrowiec. No mam 7 tych. Wiecie co? Lubię taki look. Lubię zdecydowanie taki look. I tego mi chyba było potrzeba. Dobra, omów zdonowanym nowe interesy. Badamy stąd. Raczej już mam tutaj wszystko. No a co do tej rozdzielczości, to tak mi się wydaje, że po prostu ta gra jest rozciągnięta. Chociaż nie wiem, olać to. Ważne, że na razie tylko pół problemu było odnośnie tego, jak chodzi, nie? Który może spotykać się z sojusznikami i współpracownikami. Jeśli prowadzisz walkę lub ściga cię policja,
Nie możesz wejść do azylu. Okej. Dobrze. Berkeley. Minusem też tej gry, który tak na początku zauważy... Czy ja wiem, czy to jest chyba fajniejsze, nie? To jest fajniejsze. A nie to, że kradziony, to nic nie znaczy. No, minusem, który jak do tej pory znalazłem też, to delikatny przebłysk słabej optymalizacji. Gdzieś tam w pierwszym odcinku, w pierwszym albo w drugim, nie jestem pewny teraz, bo nagrywałem to w sumie dzisiaj i w ogóle jadę nie tędy, co trzeba. Ale w jednym z odcinków była sytuacja, że po dojechaniu do ronda, zaraz jak mi się włączyła cutscenka, to delikatnie przycięło mi tutaj, że tak powiem, film. Także, no ale takie rzeczy mogą się, a nie muszą, zdarzać. I w sumie też dużo nie będę czasu na to poświęcał, tak jakby, żeby o tym przypominać. No ale żebyście też byli w jakimś tam stopniu zaznajomieni z tym. Dobra. Pogadajmy z Donovanem zatem, moi drodzy. You weren't lying about setting up a tax center. The key to running a successful black bag operation is plausible deniability. Which is why I stole all this shit from the FBI. Things go tits up, those chicken dicks can deal with the fallout. Glad to see you haven't lost your touch. If there's one thing I'm good at, it's fucking with Hoover's Ferry Brigade. And while you were convalescing, I did some digging around. Wanted to see if there are any local assets for you to recruit. I came up with three possibilities. Right now, my priority is getting the hollow out from whoever ended up with it. Figured as much. Haitians? Well, I thought they fell apart after I put Baca down. Lucky for us, they're back up. And they're none too pleased that Sal gave Delray Hollow to the Dixie Mafia. Dixie Mafia. Bardzo dobrze. Georgie's idea. It's got him running heroin, trying to get everybody hooked. Motherfucker. Now, I'll be damned if I let those coon asses destroy everything that Sammy built up. Ale Baca? Unknown. Managed to keep his identity a secret. Unknown? Even to John Donovan? Never thought I'd see the day. Well, I can't help it if I was born pigmentally challenged. So, you telling me my only option is to tail one of these Haitians? Hope he leads me back to the mysterious leader? Hey, it's better than no options. And once you've ingratiated yourself with them, you come see me. I'm finishing something up you're gonna want to see. W ogóle fajnie widać tą po kuli, nie? Jak mnie musnęła. Ja pierdzielę. Przeżyć coś takiego to jak Robocop. W filmikach mamy inne ubranie, tutaj mamy inne ubranie. To też jest taki delikatny minus mafii. Ale, moi drodzy, czy my się mamy skupiać na minusach, czy na zdecydowanie plusach, co? Wydaje mi się, że plusy. Zaczekaj na Haitańczyków. CIA, okej. Okay. W ogóle jak wam minął dzisiaj dzień, moi drodzy, bo ja wam powiem... No ja dzisiaj nagrywałem poprzednie 3 odcinki, to jest 4 odcinek, który dzisiaj nagrywam. To jest max, co dzisiaj podejrzewam, która jest. No dobra, no może jeszcze z jeden odcinek bym nagrał, ale jestem wypompowany. Rano nagrywałem odcinki, później cały praktycznie dzień byłem poza domem, zrobić swoje sprawy i powiem wam tak. Ćwicząc, czy cokolwiek takiego robiąc na maszynie typu Orbitrek, można 15-20 km zrobić, nie? Dzisiaj na zewnątrz zrobiłem 20 km, dokładnie 21,5 i padam. Jestem mega, mega zmęczony. Oczywiście ja wiem, że zaraz ktoś się powie, znaczy znajdzie, kto powie, że to, a to dla niego nic, nie? To jest, on codziennie tyle robi. Stary. I bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę. I chciałbym być kiedyś taki jak ty, naprawdę. Ale ja taki nie jestem, nie?
Let's say he was the one who shot Dr. King. Just him and no one else. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King, President Kennedy, Brother Malcolm? Then nothing in this country will ever change. Now you struggle. To prawda, są Haitańczycy. Someone can take it all away just like that. Dobra. No, w górach, jak byłem w Zakopanem, to robiliśmy podobne kilometry i wcale nie było nic złego, tak? Ale akurat jakoś tak dzisiaj, nie wiem, może ten cały tydzień mnie wypompował. I dlatego tak to wyszło, a nie inaczej, nie? Wejdź do środka. Czy ja powinienem jakoś się kitrać? Informatorzy. Informatorzy działają w biznesach przestępczych w całym Nowym Bordeaux. Nowy Bordeaux to jest Nowy Orlean. Takie nawiązanie. Nie, wiadomo, prawa autorskie, dlatego nie nazywa się Nowy Orlean, ale Nowe Bordeaux to jest taki odpowiednik Nowego Orleanu, nie? Znajdź ich i przesłuchaj, aby zdobyć informacje o celach związanych z biznesami. Aby przesłuchać haitańskiego informatora, poczekaj, aż będzie odosobniony, śledź go. Mhm. These crackers love enslaving African women. Let's get this. Wiecie co? Start. You do understand what? Huh? Niech będzie w ten sposób. Tu jest ten informator. Na górze też jest gościu. I ja na górze tego gościa zabiję. Dla pewności. Czy ja to mogę podnieść? Nie. Ale wiem, że na, tam widzę kawałek. Idziemy stąd. Widzę kawałeczek hajsu. O właśnie. Dobry, tu co mamy? Znalazłeś część elektroniczną. Wkrótce mogą się do czegoś przydać. O, i gotówka. $500. Elegancko. Dobra. Mogą się do czegoś przydać. Pewnie do tego. A, bo to mogłem zabić ludzi. Dobra. Bożo. We all want Dixie out of the hollow. Give me your boss and I'll make it happen. Fuck. Shit. Get to the voodoo shop. You'll find the boss there. Sorry about the headache, brother. Dobra. Bez świadków, elegancko. Tutaj raczej nic nie będę robił. Cały czas jeszcze mi tutaj gdzieś hajs pokazuje. Negasio. Kolejne 500. Czy ja nie powinienem tego jakoś schować? Coś? Dobra. Powiedzmy, że to jest to. 400 metrów w tamtą stronę. Cyk. Wsiadajmy. Przepraszam. No nie mogę go rozjechać, bo później by był dramat, nie? Ej, tu na lewo jest kamizelka, ale czy to jest kwestia... tego, że tam jest kamizelka, czy... nie, to chyba jest... czekajcie... to chyba są jacyś bandziory. Dobra. Nie, żebym ja nie był bandziorem, nie? No, także wracając do tematu, naprawdę cieszę się, że są osoby gdzieś tam
które nawet jak mają słabszy dzień, to potrafią zrobić 50 km. Ale no, dzisiaj jakoś mnie to wypompowało, nie? Jakoś ten dzień... Mówię, może dlatego, że to niedziela z mojej perspektywy, także... cały tydzień człowiek zapierdziela, a tak naprawdę nie ma takiego typowego odpoczynku, ale być może już niedługo się uda odpocząć. Być może już uda się niedługo odpocząć. Gdzie tutaj wejdziemy? Tylko dla, nie mają wstępu do każdego właściciela, będą mieć cię na oku i wezmą, gdy się przełapią cię. No przy... To nie, dobra, wiem o co chodzi. Nie będę uciekał teraz. Bo chciałem wziąć po prostu tą apteczkę, wiecie? Chcąc, nie chcąc. No, być może uda się gdzieś tam odpocząć, nie? Znaczy, teoretycznie no mam wykupione wakacje, tak? Na przełomie kwietnia i maja. Z mojej perspektywy, nie z waszej. Ale... Powiem wam szczerze, nie wiem jak to z tym będzie. Nie wiem jak to z tym będzie, może być tak, że wycofam tą rezerwację. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w kraju. Dobra, znajdź sposób na dostanie się do środka. Najprościej frontowymi drzwiami, nie? Tylko czy pytanie... Cześć maleńka. Tylko pytanie, czy to czasem będzie... W środku ktoś jest? Nie. Idę od tyłu. Wiecie co, idę od tyłu. Chociażby z tego względu, żeby nie było świadków. Nie, nie wejdę tędy. God damn it. A tu? Też nie wejdę. Dobra. Ty, babo, co ty ode mnie chcesz? NPC-ki tutaj mnie strasznie dziwią czasem, wiecie? Zachowanie tych NPC-ków. O, no mordziunio, dzień dobry. I tutaj zrobię bez niczego. O. O. Klikam lewym przyciskiem myszy, a mi wychodzi do tego, do pulpitu, nie? Fantastycznie. No dobra, gra, nie dziwię się, że ma niskie oceny. Ja tu będę miał jakichś ludzi? Nie. Podejrzewam, że muszę iść na górę tylko i wyłącznie. Dobra. Zatem pójdźmy, moi drodzy. Zobaczymy, co nas czeka. Czekaj! Jezu! Dobra, ja kojarzę chyba tą misję. Chyba kojarzę tą misję. Dobra, czekajmy. Będziemy czekać do wieczora. Nie, nie kojarzę. Coffee? Nice trick you pulled back at the Haitian camp. Lieutenant Baca was holding you prisoner. And I held you, I did. It appears we both full of surprises. Certainly does. What can I do for you, Lincoln Clay? I want you to help me kill Sal Marcano. I see. A few months ago, you was trying to kill me. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, they'll kill everyone standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that, depends on how things shake out. Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery? Please.
Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Sam and I were fighting because the people in Dahala deserve better than a two-faced old man who handed out cans of food whenever the mood hit him. Who always did what Sal Marcana told him to do, even if it pitted him against his own people. He did the best he could. And yet his best didn't amount to much, did it? Prawda boli, moi drodzy. Prawda boli, moi Once drodzy. I have the holler, I run it as I see fit. No questions asked. Long as you give me access to your muscle, your connections, and a place to hold up from time to time, you can do what you want. Marcana replaced Sammy with a man named Richie Doucette. Do you know of him? Assume he's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. After starving them for a few days, he cuts them loose, tells them to run. Sometimes he brings out the dogs, you know, for old time's sake. That's how he killed my sister. Oszukuje. Chyba. Albo i nie. Nie wiem. This is all I have left. How do I find him? It's still dangerous around here for him, so he stays on the move. But his men operate out of the community church in the old theater, Pearl as it used to be called. It was named after Sammy's wife. I'm taking it down first. One of my men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run. You should talk to him and see what he knows. Once I deal with it, I'll see about the church. Wait, what? Ty, moi drodzy. Dobra. Jak cutscenka jest na bazie silnika gry, to jest normalnie na cały ekran, przynajmniej u mnie, u was też, analogicznie. Jeżeli nie, to mamy 21 na 9. Dobra. To 21 na 9, Boże. Boże, Szebi, czas skończyć, naprawdę. Mogę przez najbliższy odcinek i powiedzmy ten i następny pierdzielić od rzeczy. What the fuck? Werbując Kassandrę, uzyskałeś dostęp do jej współpracownika, handlarza bronią. Zwiększanie zarobków podległych ci bossów ulepszy oferowane przez nich przysługi i da ci dostęp do ich współpracowników. Podstawowy handlarz bronią ma obwoźny sklep z bronią i wyposażeniem. Dalsze ulepszenia. Przedmioty handlarza bronią możesz przejrzeć w menu zasobów. Miny zbliżeniowe są dostępne u handlarza. Okej, okay, ja potem... Nie, tego nie potrzebuję. Dziękujemy za połączenie z kontem 2K. Cieszę się starym klasiku i pistoletem El Duca. Okej. Okay. Zadzwoń do handlarza bronią, aby uzyskać do szafy. Odwiedź handlarza bronią. Let me see what you got. Jackie? What the hell? Why are you driving around in a truck? What happened to your store? Government shut me down. They don't want niggas buying guns. Where are we gonna start shooting the hell out of white folks or some such? Motherfuckers. Tell me about it. Let me know if you see something you want. Ulepszenia broni. Porozmawiaj z głosem. Ulepszenia broni, wyposażenie, modyfikacje pojazdów, zaopatrzenie, ulepszenie dla Lincolna. Co to jest? Przeglądaj, zastrzyki adrenaliny. To nie jest mi potrzebne, bo mam 1 na 3, wytrzymałość. Regeneracja. Zdobyć to ulepszenie, podnieść zarobki Vita do 100 tysięcy. W ramach dzielnic test. Okej. Dobra, to tego i tak nie mogę. Zaopatrzenie. Zastrzyk adrenaliny. To nie. Kamizelka taktyczna. 3000.
Ile mam? 1118 i 1200, czyli mam dwa koła. Jaka tu drożyzna jest? Modyfikacje pojazdu, wyposażenie. Koktajl Mołotowa. Relacje z Berkiem. 450 kosztują te miny zbliżeniowe. Okej, okay, nóż do rzucania. Koktajle. Okej, okay, koktajle to w sumie mogą mi się przydać. Koktajle mogą mi się przydać, tylko ja kupiłem jeden koktajl, czy ile ja tego kupiłem? Nie wiem. Dobra, ulepszenia broni. Strzelby. Broń krótka. W użyciu. Silentium to mam, wyposaż za darmo. Czekajcie. Mogę ewentualnie... z tłumikiem. Biorę z tłumikiem, oczywiście, że tak, chcę być cichy. Dobra, i zobaczmy jeszcze tak, strzelby. To mam. Wyposaż za darmo. Baker. Lupara. Lupara może być bardzo fajna. Zablokowane. Chyba wolę to. Postrzałowe. To też. Dobra. Stąd nic nie potrzebuję. Broń automatyczna. Może tutaj coś mam, wyposaż za darmo, bębnowy, też nie, karabiny, broń specjalna. O Jezu, ile tutaj jest rzeczy, ty, 46 tysięcy. Ja mam nadzieję, że mnie będzie na to stać, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że to będzie mnie stać na to. I teraz czekajcie, zobaczmy jeszcze, co to jest za strój. Szafę mi wystawiła, kurde. Wyposaż strój bojowy, pełen rynsztunek. What? Galowe. Grasowanie. Włoska klasa. No really? Mafia garnitur. Dobra. Gaz do dechy. Bierzemy na razie to. Ja pierdzielę. Dobra, porozmawiaj z głosem. Moi drodzy, no idziemy, no co poradzimy. Cyk. Te stroje to naprawdę rozwaliły mi serce. Serio. Porozmawiamy z tym głosem i ten odcinek dobiegnie końca. Myślę, że to będzie taka idealna pora, aby zakończyć to. Dobra, cyk. 33 metry w tamtym kierunku. Czy to tu rozmawiali? What the hell? Jak ja mam porozmawiać z tym głosem? Rozmawiaj z głosem. A, dobra, najchętniej. Lincoln, you a sight for sore eyes. Siema, mordzia! To ja, Chevy. Wyluzowany Chevy, chociaż lepiej by było, jakbym poszedł. Laveau, been a while. Wasn't expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses, and you know I ain't ever been one to bow down to anyone. Ain't that the goddamn truth? Cassandra phoned ahead.
Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. That's white fellas come in and do whatever they want to our young sisters. How do I get to them? You don't. Not yet, anyway. A lot of those Dixie fucks try to stay out of sight. There's someone put a bullet up their ass. If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. I got an idea how to get his attention. He got some girls locked up on the second floor of Perlis. Calls him his thoroughbreds. Has them strung out on all kind of shit. He makes a lot of money standardowo off of them. Go in there quiet. Get them out of there. I'll let you know when it's done. Hey, I'm sorry to hear about Sammy Nellis. They always did right by me. No i dobrze, uwolnij odurzone dziewczyny, porozmawiaj z Sheilą. Wiecie co? Sabotowanie biznesów. Każdy biznes przestępczy ma słabe strony. Pozbaw biznes możliwości zarobku, a boss będzie musiał się ujawnić i naprawić szkody, które wyrządziłeś. Wykusz Merla, szkodząc jego biznesowi stręczycielskiemu w Hollow. Pierwszym krokiem będzie uwolnienie dziewczyn trzymanych w lokalu Doucet. No dobrze, sabotaż i później zapewne to działa w ten sposób, że my to przejmujemy i też mamy z tego tytułu jakieś tam pieniądze. Ale moi drodzy, taka pierwsza i główna zasada osób, które gdzieś tam są niespełna rozumu albo są po prostu draniami, tak? Czyli jak zdobyć władzę nad kimś, tak? Jak psychicznie spowodować, albo jak swoim postępowaniem spowodować, żeby jego psychika stwierdziła, że ja mu jestem potrzebny. Uzależnić go od czegoś, czy to od narkotyków, czy to od seksu, czy to od jakichś innych używek, od pieniędzy. Z latokopki, moi drodzy, działają w ten sam sposób, tak? Jak nie wiecie, co to z latokopki, to golddiggerki, takie tam, nie? Sutenerzy działają w ten sposób, że właśnie odurzają dziewczyny. Później można takie przykłady po prostu wielokrotnie mnożyć. Dobrze, moi drodzy, 37 minut kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się jeszcze w następnym odcinku. Z mojej perspektywy jeszcze w następnym. Z waszej perspektywy jednym z wielu. Mam nadzieję, że się podobało. Nie róbcie nic. Komentarz tylko zostawcie. Pozdro. Cheveral. Hej, hej.